Cześć, z tej strony Neuracht i witam was w kolejnym odcinku z serii Jak Zrobić. Dziś wam przedstawię, jak zrobić kibelek, oczywiście działający, bo razem z dźwiękiem, żeby wszystko było słychać, jak spuszczamy naszą wodę i nie używam tutaj żadnej modyfikacji, aby to zrobić. Oczywiście, tak jak wiecie, pomysły są wzięte od Magmusa, którego możecie znaleźć na zagranicznym YouTubie. A więc ja zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i co mi zostaje do powiedzenia? Miłego oglądania. A, no i nie zapomnijcie napisać kolejnych pomysłów, co zrobić w naszej serii Jak Zrobić w Minecrafcie. No i nie przedłużam dalej. Oglądajcie. Przedmioty, które będą nam potrzebne, to są m.in. te, które właśnie widzicie na ekranie. Dispensery, hopery, trapdory, no i jeszcze wiaderko z wodą, jak najbardziej. Oczywiście projekt, tak jak wiecie, jest od Magmusa, póki co, a już widziałem pod komentarzami, że wiele mi zadajecie różnych pomysłów. No, ale zaczynajmy od budowy naszej prowizorycznej łazienki, naszego prowizorycznego WC, które musi jakoś wyglądać, więc będzie po prostu w niebieskich kolorach, w niebieskim koncentracie i tak jak widzicie, musimy zostawić z tyłu troszeczkę miejsca wolnego, ale dlaczego? Za chwilę zobaczycie. Przejdźmy teraz do budowy kibelka, czyli postawienie zwykłego klocka kwarcu i odbicia od tego schodków, żeby to jakoś fajnie wyglądało. No i teraz położenie dnie klapy. Następnie dodałem od siebie takie oparcia, coś co myślę, że fajnie wygląda, szkoda, że nie ma takiego czegoś białego. No, ale trudno. No i przycisk, którym będziemy aktywować naszą spłuczkę. Idąc do tyłu, musimy zrobić dziurę na naszego redstone'owego torcza i od tego poprowadzić dwa hopery, które muszą być złączone, bo inaczej cały mechanizm nie będzie działać. Najlepiej na shifcie po prostu od siebie położyć to, tak jak widzicie, muszą być złączone. Nie inaczej. Na to kładziemy redstone'a, który będzie oczywiście teraz cały czas działał. No i włóżmy, żebyście zobaczyli, że tak, to są hopery. Tak, tutaj nie ma, że tak powiem, niczego do ukrycia. No i stawiamy tutaj owy mechanizm razem z dispenserem i tak samo z użyciem redstone'owego komperatora. Idąc do przodu widzicie, że teraz naciskając jeden przycisk, no oczywiście dźwięk wam jeszcze podgłośnie, żebyście wszystko słyszeli, że woda na pewno leci. Słyszycie dźwięk spuszczającej się wody. Niestety mechanizm jest na tyle niedopracowany, że nie chce mi tą wodę na początku wciągnąć. Nie wiem czemu, ale tak jak widzicie, woda powinna być wciągana. No a nie chcę mi wciągać, muszę po prostu używając naszego przycisku ciągle to robić. Tak jak widzicie, mechanizm działa, no ale musimy, za jednym razem spuszczamy wodę, za drugim razem nie spuszczamy. Więc w sumie dwa razy naciskamy, żeby wszystko działało. Tak jak widzicie, dispenser spokojnie sobie radzi ze wszystkim, wciąga i wypuszcza wodę. Myślę, że z jednej strony będzie ładniej wyglądać przycisk niż z dwóch stron. Oczywiście klapa się podnosi i woda leci. Myślę, że to jest fajna, innowacyjna rzecz, którą możemy zastosować, nie ściągając żadnych modyfikacji, jeżeli chcemy sobie nasz domek urządzić. To było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że seria będzie jeszcze długo, długo trwała, bo jest naprawdę fajna, a pomysłów też dużo wysyłacie. No i dziś stworzyliśmy owy kibelek.